Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku Ruletka Challenge w Dead by Daylight, a są ze mną Agnieszka. Jestem. I Tomek. Jestem. Intro. Po incie. Wszystko się zgadza, pięknie, ładnie, elegancko. Także moi drodzy, kolejny tutaj ruleteczka przed nami, więc zaczynamy. Także no. Pamiętajcie, ja już nie mówimy stop, ja po prostu klikam to, co wylosuję, to wylosuję, bo Dobrze. Nigdy nie uda. Indy. I uwaga, 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 mamy dzisiaj... Tylko nie bez głosu, bo wychodzę. O, całkiem ładnie. Free perks, no items. Free perks? Free perks, no items. O Boże, no items? To ewentualnie jedyne co to możemy dodaje offeringa, nie? Ale bez itemka żadnego. I nie możemy też podnieść itemu na mapie, pamiętajcie. Jak to? No no items. No jak to? No no items. A to, panie, jeszcze go nie dam. Co ja za perka? No przeczucie detektywa muszę wyrzucić, bo... Może wezmę klucz? Nie. Dobra, ja daję redy. Także moi drodzy, ja mam też przypominam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji. Wpadajcie na socialki, linki macie oczywiście w opisie do filmu. I Agnieszko gdzie? Gdwo! Indeed. 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 Dobra, wezmę to. Dobra, dajcie redy, ja się napiję. Czasem się długo będzie tam siukało. Generalnie ja z Agnieszką dzisiaj będę się nieprzytomny. Tak, ale Tomek w sumie chyba też, czy nie wiem. Dlaczego? Tomek to jest nieprzytomny, jak z pracy wraca. Jak się wyśpi, to jest jak, kurde, niemowlak. No bo narodzony. Wszystko ogarnia. Dopiero potem mu odbija, jak do pracy pójdzie i wróci. Aha. Nie wiem, odbija przy was. Na pewno. Warzywa i owoce. Po pierwsze, warzywa, owoce i błazen, który stoi na targu. Błazen. To już wystarczy. Ale Tomek, to ty też powinieneś to założyć, bo ty tak trochę jesteś, no. Nie, jestem normalny z was wszystkich. Turn around. No i tak słyszałeś, co powiedziałeś, że zostaje look in what you see. A gdzie on nawet nie zaprzecza. No nie, bo on cię ignoruje. Ja już skup na swojej czapce. Oboje jesteście błazny. I ameby takie. Chcesz porozmawiać, Wojtku? Ale ja nie ukrywam. Ja czasem też jestem amebą. Nie, czasem. Jesteś. Często. Zależy od dnia. To jest, wiecie, taki dzień, budzisz się i wiesz, że będziesz amebą, nie? Tak. To chyba masz tak codziennie. To chyba ty. Patrzysz w lustro, a tam taka ameba i tak mówisz, chyba znowu. No. Dobra, bądźmy poważni, chociaż chwilku. Znaczy, po twoim czole można tak ty Tomek najczęściej amebą jesteś. No tak, tak jak wczoraj na przykład. W poniedziałek mi pisze, no to jak wstanę, dam ci znać, to coś nagramy, nie? Wtorek ja tak czekam, 16, 17, 18, 19. Nie napisał. Skończyłem zagłom, mówię, aha, do pracy pewnie poszedł, nawet nie napisał, nie? Nie, bo ja wstałem dopiero o 18. Milno. Przecież ty, ale ty, poczekaj, ale ty, kurde, do domu o 7 wróciłeś, tak? Dzisiaj tak. A wczoraj? Wczoraj byłem po 8 jakoś. A, 10 godzin żeś spał. Nie, no co ty, nie mogłeś od razu spać, to się tak nie da. To nie mogłeś rano napisać, żebyśmy rano nagrali, ja nie spałem. No, tak, ty rano, Wojtek. Ty, a ja mam co czapek. Ty bierzesz? Przychaj, no widzę twoją, dobra, chodź błaźnie. Chodź tu błaźnie, tu jest. Chęce gna. Ej, ja muszę się... O fuck, będzie tu właśnie gna. Miałeś ze mną... Nemek. Ale ja muszę przyciszyć grę, bo mam troszeczkę za głośno. A czemu nie zaczęłaś robić ze mną gna? No bo poszłam w jedną bańkę, bo się przestraszyłam. Nemek, władca kredek, jest ruina jakby co. O! Wiem, do czego saga poszła. Nieprawda. O, ktoś tu idzie do mnie. Ty narzuciłaś go na mnie. No już. Kogoś słyszę tu, obok. Spieprzaj z tym swoim, kuźwa, czymś niebieskim. Czym się pejczuje cię, chłopie? Pejczu. Masz, masz na ryj, dobra. On your face, bitch. Nie po oczach. No, weź, uciekaj. Ja nawet nie wiem, gdzie wy się gonicie. Ja się nie tym koloseum, nie wiem, co to jest. Koloseum? W głównym. No, głównym. Dobrze. Główny. Masz! Ha! O ty czuliku. O nie. Czy on cię pejcznął? Nie, palec tak, jeszcze. Ale teraz palec, znaczy, trzymaj pejcznął przy paleciach mu. A jak to wygląda?
z kamerą. Ty możesz zostawić tą czapkę i skupić na grze, bo ty na pewno grena się dotknęłaś. To właśnie dotykam chamiu. No. Poszedł do kogoś, kto biega. A teraz skręcił, a teraz kucnął. Killerzy nie mogą kucać. Mów, czy ktoś idzie po ciebie. Ja. Dobrze. Gdzie? Kurde, mnie zarazi chyba. A nie. Zarazi? Znowu jest. Ojej, coś na ten. Kogo? U mnie chyba. Dobra, stój, Tomek. Poszedł do kucnika. Ja co jest? Jakby co, to ja was słyszę, ale wy jesteście u mnie robotami, nie? Okej. Aga, mów co? Wolno do niego. Nie no, już słyszę dobrze. O, szajsa. A prawie kiedy Aga zaczęła szczekać. Gdybyś ty wiedział, co się ostatnio działo na letalu, to były piski w czasach. Nie. Taki szczeniaczek. Tak, czasami się przyznaję się. Dobra, ja pomagam, pójdę. Rzeć kuci głośno. Nie. A, tu mam dobro robi. Ale te wąski mi nie wyszły. No i błazen wisi. To jest, dlaczego? Ty nie wiem, zaklaskaj teraz. Nie ma czego. Niech mówią nie. To nie jest, jest miłość, że tak się tylko zdaje nam. Pum. Coś tam, lecimy błazna pod hakiem. No i patrz. Oh yeah. Ej, ja ogólnie jak zrobię bączka, jestem w takim samym szoku co killer. I później weź, nie umiem biegać. Mnie. No motherfucking way, no co ty robisz, dupku? No fucking way. Jak zrobisz bączkę, to jesteś w szoku, czyli zależy no. Co jadłaś. Nie takiego deklu. Ej, jestem w piwni. Indeed. Niech mówią, że... Co tam robisz? Zwiedza. Z przystanków na piwnicę się przerzucił. Nie ty! Ja? No. Wojtek, poszedł twoje klimaty. Ja sobie totemik czyściłem. Aha. Bo przypominam, że dalej jest klotwa. Ja? Tylko, że ja niestety nie mam przeczucia detektywa, bo trzy perki, więc... Jak trzy? Nie mów, że masz więcej perków niż trzy. O Boże. A ile masz perków? Ty, bo słuchałam Wojtka. Aha, a to sorry. A ty ile masz? I teraz ten, który powiedziałem, ogarnia trzy najbardziej. Free perks, no items. Tak. A ty tam nie pojebanie, ty po angielsku, ty sobie mogłeś, wiesz co, mi są to cztery. O Boże, bo to robi różnicę. Następnym razem powiem ci drei perks. O, lepiej. No i tans. No, dokładnie. Ale u mnie to nie robi różnicy, ja tak nie patrzę. Ej, Nemek jest przy tym, przy wisielcu, idzie wzdłuż, poszedł do budynku. Ja jestem przy wisielcu. Ja jestem w budynku. Dobra, wyszedł. Wraca na górę. Sprawdzał tylko, czy tutaj gena kręca. Niech. Chodź. Spadł na mnie! Kuźwa, widziałem. Co? Tomek. Ej, centralnie skoczył mi na plecy. Los, kucias, proszę o różne drogocenne rzeczy. Thank you. Kolejny totem, ale nie. Moja przygoda właśnie się zakończyła. Z twoimi czterema perkami. Aha, to już nie... No to... To jest kara za wzięcie czterech perków. Daj. Ej, musimy tak zrobić, że ten, kto nie spełni challenge'a, to musi się od razu podkładać, dopóki nie umrze. Nie zapomniał, Aga też kiedyś zapomniała i też gra z innymi perkami niż miała. Raz. Idę was oglądać. No ja też raz. No ja też raz i wielka awantura teraz. Ale to, bo to ty. To można. Kogo ja oglądam? I want to dry. O Boże, nie mamy, mamy dwa perki, Boże, dwa. Dwa Jenny perki? Jeszcze. No. Powiem. Tu generator. Wy się okaże, że Aga gra bez perków. Nie. Ja robię na dole. Ale on tu pewnie przyleci za chwilę. No. Pobiegł od radomki. Do blazna. Ma czuwaka. Co to znaczy? No, że... się zablokują? Tak. Że co ma? Jak puścisz.
Lokują się. Trzeba iść po wisielcu. Już, ściągam. Już jest. Go, nie! Patrz, od razu w krzaki. Nie wiem, czy mnie znajdzie, czy nie? Może mnie zgubił? Zdążę ją wyleżeć, zanim ten zombie... Mnie zgubił. Albo gdzieś tu się szwenda. Nie doleczyłeś jej, czy... No przecież zombie idzie, Tomek. To jak mam ją leczyć? No dobrze, tylko ci powiedziałem, żebyś nie zapomniał. My god. Chyba mi zostawił. Tak, jest przy nich jaka. Randomka w szafie. Idziemy. Idziemy. Nie. Mówią się. Dobra, tu. Czyś ty go zgubił? Wojtek, jak cicho siedzi. No bo ja tu... Bo ma fokus. Aga? Dobra, chodźmy ci. Jemu się udało. Aga, to dziwne, jemu wychodzi. Ale co? On na uciekanie. Ostatnio grałem w DBD, więc... No, robimy dwa dzienne, dobrze. Grandom robi jednego i ja robię jednego. Oj, ale beznadziejnie zrobiłem. No. Temu? Bo jestem przy piwni. To jeszcze przy piwni, a obok był random. No, nie, chyba nie, ja go nie widziałem, nie gram z więzią, więc... Ej, w ogóle ta ruina jest... Jest i najgorsze jest to, że ja nie jestem w stanie jej znaleźć, nie? Wiecie co teraz? Mój gen... Znaczy, o, mam ruinę! Tylko nie wiem, czy to coś zmieni. Wiem, że powiesz, że błazen wypije i daje. Nie. Ale ja nie wiem, czy ja zdążę. Powiem ci tak. Się nie robił. Nie, no ja się nie robię, bo chciałem mu wyjść z piwni, wiesz, żeby... Ale wziąłeś. No, ja nie wiem. Ale nie idę do piwni. A ja pójdę trochę dalej, on tu popchnie dziena, ja pójdę po Wojtka, chyba że ma barbę i jestem w dupie. Nie wydaje mi się, żeby miał barbę. Ty, on pierwszy mi śmisi. No tak? Boże, jak ty wyglądasz tą czapką. Fajnie, patrz. To w ogóle wygląda jakby, wyglądasz jak taki, jak jesteś na podświetleniu, to wyglądasz jak taki baran. No. Który zaraz, kurde, zaatakuje, nie? Te rogi takie do tyłu. Jest na dole, wchodzi do góry. No, kozico górska. Poszedł w drugą. Aga, co to było tą kozicą górską? Nie wiem, było coś. Oj, to on tu idzie. To jest z tobą coś głupiego. Co? No. Idzie za mną. Niech ma pierwsze. To nie jest miłość, a on mnie goni tak. Układałaś kostkę Rubika w nocach, śpiewasz? Tak, gdzieś tutaj robiłaś gena? Tak. Tak, już widzę. Nie zdjęłaś tej ruiny? Nie zdjęłam. Dobra. Nie, no tu, owsz! Kurde, ale lipa, bo nie możemy się w ogóle wyleczyć sami. Niestety. Nie, te bączki. To. Zrobiłam to gówno, to nie można spuszczać, jak on tutaj czuje. Ale głupotę zrobiłam, fuck. Jest tak samo jak na zombie kulika. Nie może znaleźć w szafie, nie? Nie. Nie. Ale śmiesznie by byłaby tak zapukał. Jesteś tam? Halo, Jolka. Jolka. Dobrze. Dobra, lecę. Round 2. Dobiję do drzewa? Nie. Ominęła. Nie. Oh no. O, fuck! Kurwa, nie! To to była za spirala. Nie wiem. Jak gałami. No nie wierzę. Agnieszka odpada z tej gry? Nie. Jeszcze jeden... One more time. No tak zaraz zginiesz. Myślisz? Ach, Wojtek szuka butów w szafie. No ja sprawdzałem cię bardzo. Udaje kochanka w szafie, wiesz? Kurwa. O, I'm done. Poszedł od ciebie?
No, nie słyszę nic. Teraz gra pieczarką. Nie, pieczarka wstała. A, kucła. Nie wiem się. Stała, kucła, stała, kucła, stała, kucła. Nie, logi go nie ma. No, on gdzieś poszedł. Dobra, to szybko, ściągaj barana. Ale niszczę tamtego gana, co robiłem i... Idzie tu. Czy będzie tu na lewo? Baran, uciekaj. Baran, kuzica. Nie. Patrz, co robi Wojtek. Tak. No co? Tak, to jest taki prawdziwy gzibol. True mushroom. Indeed. Sztuka w Killer Shacku. Powiedz mi. Nie. Aj, będzie pieczarkowa. Karma nie. A skąd on wiedział? Nie wiem, ale nie widziałem już śladów mojej krwi na podłodze. No to lubi pieczarki. Zabił sobie zombiego. Idzie w twoją stronę, Aga. Widać, o shit. No nie dzwoń tymi uszami. Nie, dobra, nie, wiesz nie. Co, ja się... Spróbujesz klapę, tak. Spróbujesz, może się uda. No dawaj, umieraj na tym haku szybciej. Dobra. Nie daj się, Aga, nie daj się. Man nie lubi takich klaps, teraz unika. Zależy od kogo. Shit. Dostała w twarz. No, będzie klapa gdzieś obok się pojawi. Kto wie, czy on barwy nie miał, on centralnie do mnie biegł. Znaczy on tak... Chyba, że mogą się on schować. Tak nie do końca, tak centralnie w twoją stronę, wiesz? Bo on tak jakby tak, takim slalomem, ale... Ale widział mnie za kamulcą. No nie wiem. No, oj, pixel, znowu brak. Minę. Hitman, wszyscy zginęli. Niestety. Się wyhatyszuje tam już. Czasem tak było. Ale jestem ciekaw, gdzie klapa była. Powiem tak. Jest tragizm. Ale nie poszło nam źle. No nie. No oczywiście no Tomek z czterema perkami. Słuchaj. Nie miał barwy. Nie miał? Nie. Ej, to on musiał mnie widzieć za tym kamulcem. To musiał być dobry. No, widział, no. Gigi. Brawo, Gigi napisał. No brawo, Gigi. Popiół. No cóż, nie udało się, ale i tak nie był to zły meczyk, także słuchajcie, my wam za dzisiaj dziękujemy, słyszymy się oczywiście w kolejnym za tydzień, była ze mną Agnieszka, był też Tomek. Byłem. No i co, do następnego, cześć i pa pa.